Proszę Państwa, przybyliśmy do Golubia kawalkadą z Dobrzynia. Oczywiście tam też witaliśmy, przedstawialiśmy. Rycerze piesi, proszę, wchodzą tutaj na plac. Konni rycerze ciężko zbrojni, husaria, kusznicy, łucznicy, kilkudziesięciu rycerzy pieszych i na koniach oraz karoca wioząca do stoników Zamku Golubskiego przeszli ulicami miasta na Rynek Golubski, by symboliczny klucz we władanie miastem przejąć od burmistrza Golubia Dobrzynia. Przyjechały drużyny do nas z całej Europy, od Włoch i Szwecji, Finlandii, Francji, Kanady, Niemiec, a także z Ukrainy przedstawiciele. Serdecznie witamy wszystkie drużyny, które przyjechały na międzynarodowy turniej na Zamek Golubski. Radzi jesteśmy, że raczyliście do naszego grodu nad Drwęcą zawitać. Na mocy przynależnego mi prawa i zwyczaju, jako gospodarz grodu nad Drwęcą, na czas 47. Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na oścież przed waszmościami bramy otwieram. Od dziś aż do niedzieli we władanie braci rycerskiej miasto oddaję, a klucz do wrót miejskich włodarzowi Zamku Golubskiego z radością powierzam. Panie komendancie, na cześć mieszkańców przybyłego rycerstwa, konnego i pieszego, proszę salwą ognia! Jak co roku do Golubia Dobrzynia na początku lipca zjeżdżają pasjonaci historii na wielki międzynarodowy turniej rycerski. W tym roku turniej odbył się już po raz 47. Krąg rycerzy Zamku Malborskiego. Pierwotnie idea organizowania turniejów na Zamku Golubskim polegała głównie na kultywowaniu tradycji. Idea ta nie została zatracona. Nadal jest jednym z głównych celów turnieju. Mury tego zamku przez wiele wieków były świadkiem wielu wspaniałych wydarzeń. Z czasem widowisko to stawało się coraz bardziej efektowne. Dlatego tak licznie i chętnie na Golubskie Wzgórze przybywają turyści i pasjonaci historii nie tylko z kraju, ale i zagranicy. No bo gdzie można by organizować tak wielkie turnieje rycerskie, jak nie na Zamku Golubskim, gdzie wszystko się zaczęło prawie 50 lat temu. Dlatego Zamek Anny Wazówny nazywany jest kolebką współczesnego rycerstwa. To bardzo ważne, że przypominamy tę piękną historię oręża polskiego i oręża całej Europy Zachodniej, ale też takie spotkania jak dzisiaj są okazją do przypomnienia naszej pięknej historii, historii naszego państwa. Ja zawsze powiadam, że podczas takich turniejów mamy okazję, by bardziej mocno podkreślać, co ja określam dziedzictwem naszej ojczyzny. Ale poza tym takie turnieje są też wspaniałą okazją do tego, by wspaniale się bawić, bo są to wspaniałe widowiska. Te potyczki oczywiście mają inny charakter niż przed wiekami, ale na pewno są wspaniałym wspomnieniem tamtych czasów. Przez dwa dni na Golubskim Wzgórzu można podziwiać walki rycerzy pieszych i ciężko zbrojnych. Obecnie turniej stał się wyznacznikiem prężnie działającego ruchu od twórstwa historycznego. Bez tego pięknego turnieju ta tradycja poszłaby w niwet. To tylko dzięki tak wspaniałym osobom jesteśmy tutaj i co roku spotykamy się na Golubskim Placu Zamkowym. Słowa mego powitania kieruję jak zawsze w stronę kujawsko-pomorskiej husarii. Jestem dumny, panowie i panie, że tak godnie reprezentujecie zawsze województwo kujawsko-pomorskie. To była niezwykła okazja, by choć na chwilę przenieść się w czasie i w towarzystwie prawdziwych rycerzy i pięknych dam móc podziwiać niezwykłe rycerskie pojedynki z czasów Anny Wazówny, pani na Golubskim Zamku. Przybyli także rycerze z dalekiej Finlandii. Co roku przed zamkiem na wzgórzu rywalizują ze sobą rycerze ze wszystkich zakątków kraju, a także Europy i świata. Pierwszy raz z Finlandii przyjechali, bo Szwecja, Niemcy, Francuzi, Marie Baron z Kanady, Ukraina, bo to jest też druga drużyna, która bardzo często do nas przyjeżdża. Pozdrowienia rycerskie dla rycerzy z Włoch na czele z kapitanem drużyny, gościem honorowym Mario Capaci.
Mario Capacci 31 razy tutaj był w golu w Dobrzyniu. Jego serce, jak przyjeżdża, opowiada, że bardzo przeżywa to wszystko. Per 6 anni, 6, 6, Italia, 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 prima. 6 razy pod rząd w tym turnieju zajmowałem miejsce pierwsze. On już jest weteran, już jest stary, opowiada, nie? Ale przywozi młodych jeźdźców, którzy no, w tym biorą udział. Of the group, the our group Cavalieri of Arezzo, and we hope. Przyjechaliśmy tutaj z pasji do koni jako przyjaciele z Arezzo. Przyjechaliśmy na Golubski Zamek razem z naszym synem i mamy nadzieję, że on też będzie kontynuował naszą tradycję i będzie dobrym jeźdźcem. Podczas dzisiejszego turnieju jest kilka konkurencji. Pierwsza to jest trafienie Saracena, który musi się obrócić się o 180 stopni przy trafieniu kopią. Saracen trafiony, nie wiem jaka decyzja sędziów, czy był pełen obrót, czy nie. Mam nadzieję, że był. Nie jest to mój najlepszy turniej zręcznościowy w życiu, ale nie dzisiaj to jest moim celem. Raczej turniej joustowy kruszenia kopii jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze zmagania. Druga próba to jest zbieranie pierścienia o średnicy 10 cm, który jest zawieszony na ramieniu Saracena. Była to konkurencja zebrania pierścionka, nanizanie go na kopię. Poszło mi bardzo dobrze, zebrałam pierścionek, za zebranie pierścionka są punkty, za strącenie pierścionka jest trochę mniej punktów, za brak zebrania oczywiście nie ma punktów. I dodatkowo jeszcze ukończyłam próbę szybciej, także mam jakąś tam przewagę. Była to próba zebrania pierścienia i mi poszła po wyśnie. To jest pierwszy turniej córki. Tata kontuzjowany, córka, że tak powiem, reprezentuje rodzinę. Bardzo fajnie, dwa pierwsze przejazdy wykonane prawidłowo, komplet punktów, cieszymy się bardzo. Uwaga! Trzecia konkurencja to jest zbieranie chusty z ziemi i nanizanie ją włócznią. Wspaniale zafiniszone. Trafiona chusta musi być dowieziona na swoją stronę. To nie jest łatwe trafić, prawda, podczas jazdy? Nie jest, bo musimy się bardzo skupić na tym małym kwadraciku, który jest w spędzie. Pięknie, pięknie, Mirosław Wojciechowski. I ostatnia konkurencja to jest zbieranie pierścieni. To jest 5 pierścieni, które są zawieszone na specjalnych szubienicach, takich małych nad ziemią, i w pełnym galopie wszystkie konkurencje trzeba wykonać. Jest ocena za zebrane czy trafione pierścienie plus czas, jaki jeździec w pełnym galopie powinien zrobić. Równolegle do podkłady. No i pięknie, Wojtkowski. Podczas ataku podnoszę chorągiew do góry, gdy zad konia przebiegnie białą linię, opuszczam chorągiew na dół. A marszałek placu ręką wskazuje, który z rycerzy był pierwszy. Czyli ma pani bardzo ważne zadanie na tym turnieju. Tak. Dokładnie za mnie. Komu panie dopingują? Krzysiowi Cymbałowi. Dlaczego akurat jemu? No, nasz wybraniec. Przyjeżdżamy tu już któryś rok z kolei dla niego. Jest najlepszy. Jest najlepszy. Jest najlepszy. Jedyny w swoim rodzaju. Dokładnie. To jest mistrz. On ma wspaniałego konia. Opanowany. Perfekt. Czy ma pan swojego faworyta, komu pan dopinguje? Tak, dopingujemy panu w 11 parze. Panu Krzysztofowi, o ile się nie mylę. No, dlaczego akurat jemu? A bardzo dobrze jeździ na koniu i bardzo dobrze tutaj wszystko wykonuje. No, mam bardzo fanów takich, nie, bo lubią jak ja jadę, bo mam konia bardzo fajnie, super konia Araba, który jest taki zgrany ze mną, że no, jesteśmy po prostu duetem takim, że nie ma odchyłu, nie, że on źle idzie, czy ja coś źle robię. Jak robimy, to robimy wszyscy razem, nie, w parze jesteśmy zgrani, nie. Uwaga, proszę państwa, zaczynamy drugi nawrót.
Zablaszadra Pawe nie pierwszy, tak. Wspaniale zafiniszował. Right now I'm loving my life, having the time of my life, it's quite fun, a lot of thrill. Cieszę się tu życiem, jest dobra zabawa, dużo się dzieje i nigdy nie wiadomo, jak się potoczy konkurencja dalej. To wspaniałe doświadczenie, wszyscy dobrze się bawią i o to w tym chodzi. Ten turniej jest niesamowity. To jest mój pierwszy udział w tej konkurencji, która jest wyjątkowa, jak i zebrana tutaj publiczność. Jest to dobra zabawa. Nie pamiętam, od kiedy tu przyjeżdżam, ale za każdym razem jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tutaj i spędzić miło czas z przyjaciółmi z Polski i innych krajów. Zawsze miło się tutaj bawimy. Przepraszam bardzo, jest co fotografować? Tak, świetny turniej. Pierwszy raz tutaj na turnieju, ale fantastyczne wrażenia. W takiej atmosferze niesamowitej, bo takiej bardzo naturalnej. W obsadzie międzynarodowej. I w obsadzie międzynarodowej. I jest to, bo to jest turniej zresztą też międzynarodowy w związku z tym, ale no mówię, że wrażenia świetne. Pierwszy raz przypadkiem, żeśmy przyjechali do rodziny, no i żeśmy postanowili zajrzeć, jak tutaj się wszystko pokazuje. No jest super. Jesteśmy zaskoczeni atmosferą. Tata mi zdradził, że bardzo się interesujesz rycerstwem. Bardzo, bardzo. Ja słucham historię codziennie. Mam książek około 10. W takim razie pewnie nie mogło cię tutaj na takim turnieju zabraknąć, co? No, bardzo. Zbieram kolekcję rycerzy. No, wszystko mnie pasjonuje. No, rycerze mnie pasjonują bardzo. Wychodzę do... A oglądałeś już zamek? Proszę? Czy zwiedzałeś już dzisiaj zamek? Jeszcze nie, no planujemy. Jakąś fajną muzykę prosimy. Jesteśmy po raz pierwszy na turnieju. Wrażenia, rewelacja, rewelacja. Piękne konie, wspaniałe widowisko, naprawdę. Polecamy wszystkim. Stwierdziliśmy, że po wizycie w Radzyniu Chełmińskim na zamku chłopcy załapali bakcyla. No i stwierdziliśmy, że będziemy w tym roku kontynuować tak wakacyjnie tradycje wszystkich zamków, potem Malbork, no a dzisiaj przyszła pora na Golub Dobrzy. Podczas dwóch dni na Golubskim Wzgórzu rozgrywany jest konny turniej zręcznościowy, turniej kuszników i łuczników, a także międzynarodowy turniej konny rycerzy ciężkozbrojnych, czyli kruszenie kopii. This place is amazing. The people are amazing. I love the people. I love the audience. It was fun doing the games earlier. To miejsce jest niesamowite. Ludzie są wspaniali. Kocham tych ludzi za to, że dobrze się bawili i dopingowali podczas wcześniejszych konkurencji. To mnie podgrzewa do walki. Nie martwię się niczym i jestem gotowy do walki, ponieważ Just to dla mnie życie. Więc jestem podekscytowany i na to czekam. Nie boję się o siebie, mam ochronę. Jedyna rzecz, o którą się martwię, to, że koń może odnieść uraz. Mogę popełnić błąd, mogę zrobić coś, czego bym nie chciał. Także po pierwsze, bezpieczeństwo konia. Jedna z trzech kobiet, które kruszą kopie, Marie Baron, wygrała tutaj turniej 2 lata temu. Obok niej jej partner, Luc Petillon, wielki rycerz z samej Francji. Tuż za nimi reprezentacja Kanady, na czele kapitan reprezentacji Szwecji, oficer wojska szwedzkiego, Magnus Andersen, wielki człowiek. A obok niego głowa schowana w żabim pysku. To bardzo doświadczony szwedzki jouster, rozpoznawalny w całej Europie. Klas Oldenberg, brawo! A tuż za nimi bracia, cudowni bracia z Kanady. Mniejszy i większy, Jeff François Drapeau, brawo! A obok niego Jean-Sébastien Drapeau. Za nimi
Finowie z Finlandii. Jeden z topowych jousterów świata. To ten w koniu przykrytym kropierzem. Jako Nutio! Brawo dla niego, Finland! Jako Nutio! A obok niego dużo młodszy, jednak również bardzo doświadczony w kruszeniu kopii, Henry Eklow! Mamy reprezentacje międzynarodowe. Nie wjechali na plac, bo czekają na specjalne przedstawienie. To oni będą walczyć o honor Polski, o honor Rzeczypospolitej. Dwóch naszych przedstawicieli, rycerze z Polski, Krystian Mróz i Piotr Szulc. Krystian przyjechał do nas tutaj z naszego zaprzyjaźnionego zamku w Gniewie. Piotrek przybył do nas z samego Szczecina. Brawa dla nich, brawo Polska, trzymajcie kciuki, bo szczęście im będzie potrzebne. Krystian Mróz, Piotr Szulc, brawa dla nich, zapraszamy. Co prawda byliśmy w Malborku w ubiegłym roku, ale no tutaj zdecydowanie dużo bardziej ciekawie, więcej atrakcji. No i można zobaczyć rycerzy w pełnym rynsztunku, super. Trzymajcie Państwo kciuki, żeby się nic nie stało. Wielkie brawa, Krystian Mróz! Organizacja tak dużego widowiska jak międzynarodowy turniej rycerski jest kosztownym przedsięwzięciem i wymaga zaangażowania wielu instytucji, organizacji i osób, bez których byłoby to niemożliwe, mówi prezes Zamku Golubskiego. Przede wszystkim jestem dumny z załogi kilkunastoosobowej Zamku Golubskiego, która, mówiąc szczerze, cały rok przygotowuje to przedsięwzięcie. Jesteśmy też zadowoleni z wspieranie przez województwo kujawsko-pomorskie i przez marszałka Piotra Całubeckiego. Ale takim jakby diamentem czy złotym punktem jest to, że mamy kontakty z rycerstwem z całej Europy. I te kontakty, te przyjaźnie zawiązane przez dziesiątki lat, tak przykładem jest Mario Capacci z Włoch, który jest 31 lat na turnieju golubskim. Tak samo czy Francja, czy Szwecja, doszli Finowie, wiele lat przyjeżdżają tu Kanadyjczycy, czyli ta przyjaźń, ten związek, ta chęć pokazywania historii, chęć walki rycerskiej, to wszystko powoduje, że nam jest lżej to zorganizować, że ci ludzie są chętni, umieją wiele, też czasami i własnego grosza nie żałując. Okej, jedno uderzenie jest. Turniej rycerski to nie tylko plac turniejowy, to również dziedziniec i teren wokół zamku, gdzie można napotkać mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Okrzyk! Atak! Przygotowujemy się do walk pokazowych, zaprezentujemy, jak wyglądały pojedynki w okresie wczesnego średniowiecza, także troszkę wcześniej niż to, co było prezentowane jeszcze wcześniej, właśnie przed zamkiem. Starcia typowo tarcza, miecz, niektórzy będą pewnie z toporami, z ewentualnie włóczniami. Także Wikingowie, Słowianie, do boju! Wojownicy, którzy zaczynali 3 lata temu z kilku osób, a w tej chwili grupa 70 wojów, którzy tu przybyli na Zamek Golubski, mają pokazy, mają warsztaty, mają wiele rzeczy takich, które tu przyciągają ludzi. Co ciekawe, panie redaktorze, to patrzę i obserwuję, że coraz więcej całymi rodzinami ludzie przyjeżdżają, czyli dziadek z wnukami, rodzice pokazują i przekazują z pokolenia na pokolenie, że do Golubia warto przyjechać, bo jest historia, patriotyzm, fajne do oglądania pod względem atrakcyjnym. Chciałoby się, żeby tak lekcje historii były ciekawe dla naszych uczniów. No właśnie, nawiązując do młodych ludzi, pan powiedział, że jest bardzo dużo młodych, a może przyciąga to właśnie ten od niedawna organizowany turniej dla tak zwanych młodych rycerzy. Najmłodszych rycerzy Rzeczypospolitej, a nie tylko, bo mamy jednego przedstawiciela, który reprezentuje drużynę Niemiec. To jest wspaniały pomysł. Widzimy, że rośnie nowe pokolenie rycerzy. Rycerzy, którzy w razie zagrożenia obronią Zamek Golubski.
Brawa, brawa dla Ani. Piękny pokaz w jej wykonaniu. Ania zostanie z nami tutaj na placu i weźmie udział również w pokazie jazdy kaskaderskiej razem z grupą Daniela Tomaszewskiego. To, co mówiliśmy, dzieje się na zamku, przed zamkiem, wokół zamku. To jest w ciągu dnia, ale z tego, co tutaj patrzę w program, to również nocne atrakcje żeście przygotowali, tak? Jakiego rodzaju atrakcje turyści mogą napotkać, przychodząc tu wieczorem czy w nocy na zamek? Tak, w godzinach wieczornych o 21:00, tak zwany turniej paramy. Bardzo ciekawy, humorystyczny. I dodajmy, że to turniej na koniach. Tak, oczywiście, na koniach. Tam trzeba wiele elementów zrobić sprawnościowych i humorystycznie. Ale już o 22:00, proszę Państwa, to już humor na bok, bo przychodzi prawdziwa impreza, koń i ogień, dwa żywioły. Proszę Państwa, wiemy, że koń ma pewne elementy bojaźni, a tu jest pokazane, jak koń potrafi też przemóc się w pewnych elementach i trudnych dla niego i dla człowieka. Także jest ponad godzina pewnych atrakcji, których nigdzie Państwo nie znajdziecie, tylko na Zamku Golubskim. Zapraszam serdecznie. Dodajmy właśnie, że te wszystkie atrakcje, które oglądamy przez dwa dni na zamku, nie kończą się w ten weekend. Czy możemy przyjechać odwiedzić Was za tydzień, za dwa? Będzie coś ciekawego? Tak, proszę Państwa, zapraszamy przez cały rok. Otóż na Zamku Golubskim średnio jest około 50 imprez w ciągu roku. I każdego tygodnia Państwo nie będziecie się nudzili.